Jakie książki łatwo się czyta? Cześć! Cześć! Dzisiaj będziemy odpakowywać paczkę, bo przyszła nowa książka, której nie kupiliśmy wcześniej. Dlaczego? Nie wiem, jakoś nie wpadła w oczy. Zostańcie, bo dziś będzie o strategii nauki gry w szachy, czyli od jakich książek zacząć naukę. Był już film o książkach. Dostałyśmy bardzo dużo książek na urodziny. Kliknijcie kartę, ale nie o tych książkach będziemy dzisiaj mówić. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Zobaczmy, co jest w środku. Widzę papiery na razie. Bardzo dużo cukierek i książka. Nie wiem, do czego to służy. A, no, już to woreczek jakiś? No, woreczek. I książka. Tak wygląda. Co to, Amela, myślisz jest? Woreczek. Tylko na co, bo nie wiem. Chyba ja wiem na co. Na moje szachy? Tak. Yeah. W tej paczce jest czwarta część z serii Szachy dla dzieci. Plus hetman, cukiereczek i woreczek. Przeczytałam pierwsze trzy części i dzięki nim zdobyłam trzecią kategorię szachową. To były pierwsze trzy książki, które dostałyśmy. Kliknijcie kartę. Wtedy też dostałyśmy zegar szachowy. Te książki są bardzo fajne, bo łatwo się je czyta. Są napisane dla dzieci, czyli łatwym językiem. Amelka przeczytała w zerówce część pierwszą, a w wakacje część drugą. W książkach są zasady szachowe, strategie oraz zadania i ćwiczenia. Aby to wszystko przećwiczyć, potrzebne są szachy. O szachach też był film. Moich szachach, drewnianych szachach. Kliknijcie kartę. Pierwsza część jest najbardziej istotna, ponieważ są w niej podstawy. Na przykład, jak ruszać się figurami, jak zrobić mata królem i wieżą, królem i hetmanem itd. W części drugiej są różne ciekawostki w zagraniach. W części trzeciej jest wprowadzenie do debiutów gry środkowej i końcowej też. I się to zwala. Jest jeszcze część piąta i trzy książki o debiutach szachowych tej autorki, pani Mirosławy Litmanowicz. Część czwarta różni się od pozostałych okładką. Pierwsze trzy książki są z wydania drugiego, a czwarta z trzeciego. Są w niej jeszcze bardziej trudne rzeczy niż w pierwszych trzech częściach. Najwięcej uwagi poświęcono takim tematom jak plan gry, uderzenia taktyczne i gońcom. Te trzy tematy to ponad połowa książki. Zbliżamy się do końca, więc czas na podsumowanie. Książka mi się podoba, jest błyszcząca, tamte nie błyszczą. Ma też zadania i nie ma ćwiczeń. Na stronie 198 można zrobić notatki. Poza woreczkiem, który tata zamówił, dostałyśmy gratisowego hetmana. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Najlepiej pod każdym filmem. Mam nadzieję, że ta i następne książki pomogą mi w zdobyciu drugiej kategorii szachowej. Tak jak te pomogły mi w zdobyciu trzeciej kategorii szachowej. Tu jest film o tym. Tutaj jest film o szachach turystycznych na wyjazd. Tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Pa!